Cześć, witam Was serdecznie. My dzisiaj mamy update dwutygodniowy. Augustyna kończy 2 tygodnie, a ja jestem 2 tygodnie po cesarskim cięciu. I chcemy troszkę opowiedzieć, jak to u nas jest po 2 tygodniach. Może zacznę o Augustynie. Dzisiaj kończy 2 tygodnie. I zacznę może od uśmiechów, których jest mnóstwo w czasie snu i w czasie, jak już nie śpi. Jest bardzo, bardzo świadoma otoczenia w porównaniu po urodzeniu. I zaczęła się również rozglądać wokół siebie, jak widzi nas. Znaczy nie wiem, ile ona widzi, ale na pewno coś tam widzi, że jak zauważy, że ktoś wejdzie do pokoju, czy coś mówimy do niej, ona podąża swoimi oczkami, tak bardzo się wpatruje. Karmimy ją piersią. Karmimy tak co 2-3 godziny. Na samym początku straciła wagę do 2,5 kg, czyli straciła około 280 gram i była ważona 2 dni po porodzie. I właśnie wtedy ważyła 2,5 kg. Za 2 dni ważyli ją ponownie i przytyła chyba tylko 2,540, czyli niewiele. I po kolejnych 2 dniach ważyli ją ponownie. Powiedzieli, jak ją karmić, jak przystawiać, jak pierś naciskać, żeby mleczko dla niej leciało. Bo oczywiście mleko reguluje się po 3 dniach po porodzie. Więc przytyła kolejne... Ile to było? Przytyła do 2,640 gram, czyli była na dobrej drodze i mieliśmy ją ważoną kiedy? Wczoraj. I właśnie wczoraj, jak ją zważyli, ważyła dokładnie tyle, co jak się urodziła, czyli 2,780 kg. Mamo, czyli jest... Przyszedła do nas paczka od niego. Od listonosza? Listonosz przyniósł? No to potem sprawdzimy, co to więc karmienie jest dobre, mleko, mam dużo mleka, piję również herbatki, które wspomagają, wspomagają karmienie i mleko. Spanie... I więcej mleko. I więcej mleka mama ma, tak? Żeby Augustyna mogła się najeść. Spanie, ze spaniem w ciągu dnia oczywiście śpi o wiele lepiej niż w ciągu nocy, ale w ciągu nocy budzi się tak 2-3 razy i czasem ma takie dni, że w ciągu nocy się przebudzi i nie śpi przez około godzinki, więc tak z nią siedzę sobie, ona się rozgląda, sobie gaworzy, ale tak dobrze śpi, nie mogę narzekać. Co 2-3 godziny się budzi, nakarmie i idzie z powrotem spać. Ma około 8 do 10 wet napis, mokrych pieluszek, czyli to jest bardzo dobrze. Co jeszcze? Cały czas śpi w aucie, jak idziemy gdzieś. Jak daddy jedzie z auto, jak wyjdziemy z auto, on nadal śpi i jak skończymy zakupy, on nadal śpi, jak wrócimy, on nadal śpi. Tak dużo śpi, tak? W samochodzie dużo śpi, w aucie, na zakupach śpi, tak? Więc nie mogę narzekać. Jest naprawdę dobrze, dużo śpi i rośnie nam. Teraz nosi pieluszki rozmiaru 1, newborn. A nie 0. 1, nie 0, nie. Ubranka newborn size są już teraz dobre, bo była malutka naprawdę i drobniutka, a teraz już dorasta do tego rozmiaru, więc pewnie niedługo, już za kilka tygodni wyrośnie z tego rozmiaru. I to będzie chyba na tyle o Augustynie dzisiaj. Ja zaraz ją nakarmię i tylko pieluszkę zmienię i zaraz do Was wracam. Teraz może trochę o mnie. Ja urodziłam w 37 tygodniu. Znaczy miałam cesarskie cięcie w 37 tygodniu. No dzisiaj mija 2 tydzień po cesarskim cięciu. Ja powoli powracam do siebie. Po tych 2 tygodniach czuję się naprawdę bardzo dobrze w porównaniu z pierwszym tygodniem.
W pierwszym tygodniu naprawdę ledwo się poruszałam, było ciężko cokolwiek zrobić, nawet przewrócić ją z jednej strony na drugą albo wstać z łóżka. Musiałam prosić Grega o pomoc, żeby pomógł. I to ciebie też, i Sebastianka też prosiłam, żeby mi podał rękę albo z tyłu tak popnął, żeby mogła wstać, bo było naprawdę bardzo ciężko. Ale po tych 2 tygodniach jest ogromna różnica. Nie potrzebuję żadnej pomocy, mogę wszystko sobie już sama zrobić. Mogę brać normalnie prysznic. Oczywiście kąpieli nie można brać po cesarskim cięciu ze względu na szwy. W pierwszych 6 tygodniach ja nie mogę przez kolejne 6 tygodni jeździć samochodem, też oczywiście ze względu na szwy. Co jeszcze? Ćwiczeń też nie można żadnych uprawiać. Skończyłam również zastrzyki przeciwzakrzepowe, które chyba było ich 10 w opakowaniu i po cesarskim cięciu trzeba było je dawać na zmianę w jedną, a potem w drugą nogę, codziennie o tej samej godzinie. I właśnie one były przeciwzakrzepowe, żeby nie zrobiły się żadne zatory w żyłach. To było dość stresujące. Codziennie rano o godzinie 8 musiałam sobie je podawać. I to naprawdę mnie stresowało, bo naprawdę ja nie lubię igieł. No ale dałam radę, skończyłam i już jest po wszystkim. Ważyłam w 37 tygodniu około 61,7, około 62 kg. Teraz moja waga jest 54 kg. Oczywiście wody odeszły, dzidziś odszedł. Również karmię piersią, stąd ta szybka strata wagi. No ale jeszcze zostało mi 8 kg. Ja nie odchudzam się i nie zamierzam w najbliższym czasie. Poza tym karmię piersią i zalecane jest picie około 2 litrów wody, które na pewno piję. No ale ja nie zamierzam na razie się odchudzać, ani teraz, ani w najbliższym czasie, ze względu na to, że ja karmię piersią i potrzebne są dla nas kalorie, oczywiście te dobre. Poza tym w najbliższych kilku miesiącach nie zaleca się żadnych ćwiczeń ze względu na szwy, a normalny okres do powrotu do siebie po cesarskim cięciu to jest około 6 tygodni. Więc ja przeczekam na pewno ten okres i wtedy zastanowię się nad lekkimi ćwiczeniami, takie jak robiłam na przykład w czasie ciąży, czyli takie troszkę rozciąganie, że na pewno to nie będą ciężkie ćwiczenia. Może zacznę, na pewno zacznę chodzić na spacery, takie trochę dłuższe, a po tym może zastanowię się, żeby powrócić do biegania, ale takiego lekkiego, nie do maratonu na pewno. No i wtedy mam nadzieję, że poprawię swoją kondycję, ale zacznę naprawdę powoli. To chyba na tyle o mnie i o Augustynie. I teraz kupiliśmy i takie inne rzeczy z tego sklepu. Tak, kupiliśmy bardzo, bardzo dużo. Tak, bo przygotowujemy się już do szkoły, tak, Sebastianuś? No, już za tydzień zaczyna się szkoła. No i powoli, powoli się szykujemy. No i to będzie tyle na dzisiaj. To był update 2-tygodniowy o Augustynie i o mnie. Teraz Wam tylko szybko pokażę brzuszek, jak wygląda po 2 tygodniach. Ja oczywiście nie noszę pasa poporodowego, tak jak wspominałam, a może nie wspominałam, nie pamiętam już, ponieważ mój brzuszek jest naprawdę wrażliwy i skóra jest bardzo delikatna. Poza tym jeszcze są szwy, więc ja trochę jeszcze poczekam. Ale pokażę Wam tylko, jak wygląda po 2 tygodniach. Oczywiście jest jeszcze wystający, wyglądam jakbym była kilkanaście tygodni w ciąży, ale no, mam nadzieję, że trochę popracujemy nad nim trochę później, po kilku miesiącach i może będzie troszkę płastszy, ale jak na razie ja się tym nie przyjmuję. Więc pokazuję Wam mój brzuszek. Więc to jest tak. Ale nie jest, już jest, bo już nie jest duży. Już nie jest ogromny, tak? Bo dzidzia wyszła. Tak. Więc to z prawej strony. Tu boli, tak mamy jeszcze. Tak, z przodu. No i tu z drugiej strony. Nie wiem, czy dobrze widać. No, ale tak wygląda. Więc
Mam nadzieję, że uda nam się nagrać 3-tygodniowy update w przyszłym tygodniu, więc do zobaczenia, mam nadzieję, za tydzień. Pa, pa!